Kręć Kilometry to rowerowa kampania społeczna realizowana przez Fundację Allegro Olfo Planet. Celem jest popularyzacja rowerów komunikacji miejskiej oraz rozwój infrastruktury rowerowej poprzez tworzenie nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Właśnie dziś do Bielska-Białej trafiły pierwsze stojaki rowerowe, które stanęły na placu Wojska Polskiego. Na pierwszy rzut oka widać od razu, że one są designerskie. Są jak najbardziej skrojone pod potrzeby rowerzystów, bo to jest najważniejsze. Stojak jest bardzo bezpieczny, bo montowany do ramy i daje możliwość taki stojak zamontowaniu dwóch rowerów, ale oczywiście jakby to już zależnie od inwencji rowerzystów. Wiemy, że nasze stojaki cieszą się takim powodzeniem, że po prostu o wiele więcej rowerzystów do nich chce parkować. Ustawiamy w różnych miejscach, prawda, różnego rodzaju stojaki. Akurat fundacja tutaj w tym miejscu bezkosztowo postawiła te, zamontowała te stojaki, żeby mieszkańcy miasta mogli z tego korzystać. W tym roku w całej Polsce pojawi się 100 takich designerskich stojaków rowerowych. Czy jeszcze w Bielsku gdzieś staną podobne stojaki Państwa Fundacji? Jak najbardziej, bo ten projekt, te stojaki, które dzisiaj stawiamy, one tak właściwie rozliczają zeszłoroczną kampanię, natomiast tegoroczna kampania cały czas trwa. Jej koniec przypada na 30 września, także jeszcze mamy niecałe 2 tygodnie takiego intensywnego kręcenia. Najważniejsze jest to, żeby zainstalować na swoim smartfonie aplikację mobilną Kręć Kilometry, która jest do pobrania na stronie www.krećkilometry.pl. Oczywiście dla osób, które nie mają smartfonów, stworzyliśmy też możliwość wpisywania kilometrów z czytnika takiego odmierzonego dystansu, więc jakby każdy może wziąć udział w tym projekcie. Uczestnicy tego konkursu mogą też wygrać indywidualne nagrody dla siebie. Jest to wycieczka, są to rowery, osprzęt rowerowy, także naprawdę warto. Zapraszam serdecznie, bo no, stawiamy na rower, a przy okazji bardzo dobrze się bawimy. Dodajmy jeszcze, że ustawione dziś przez Fundację na Placu Wojska Polskiego stojaki nie mają nic wspólnego z planowanym w Bielsku-Białej bezobsługowym systemem wypożyczalni rowerowych BB Bike, który już 1 października zacznie funkcjonować w naszym mieście.